Witamy Państwa na tym kolejnym filmie. Jak już tutaj z rynku wrocławskiego wczoraj żeśmy przedstawili i zapowiedzieli tą słynną mapkę rozbioru Polski, kolejnego rozbioru Polski, który następuje, załóżmy, nie tak gwałtownie niż 200 lat temu, tylko ten rozbiór następuje tak, no, trochę stosunkowo powoli. I tutaj mamy tą właśnie mapę, jak to widzą inni, i jak ma być wyglądać właśnie ta przyszłość Polski. Tak to zostało zaplanowane i drobnymi kroczkami jest to realizowane. Popatrzmy, że praktycznie Polska to stanowi tylko taki o kawałeczek. Przynajmniej to są wariant tak zwany wstępny. To jest wariant wstępny, ale zwróćmy uwagę, te tereny, gdzie my tutaj jesteśmy, Wrocław, całe Pomorze, i to już ma swoje nazwy, że to jest Silesia. O, proszę bardzo. Tu mamy Silezję, tu mamy Pomorze, czyli Pomeranię. A więc widzimy, jak to wygląda. Tutaj mamy oczywiście całą masę tak zwanej Galicji. O, Galicja, Judeopolonia. To jeszcze tutaj można nałożyć tą mapę Judeopolonii. Także to jest tylko jakby jeden z wariantów, ale co jest tutaj najpewniejszego? Najpewniejsza sprawa to jest ta właśnie Silezja i ta Pomerania. To jest najważniejsze tutaj, tu w tej mapie. To, co to się tam dalej dzieje, powiedzmy, to jest to nieistotna sprawa, na razie przynajmniej, bo to może być rzeczywiście jeszcze jakieś zmiany, ale to jest bankowe. To już jest bankowe i to nawet te Pomorze, czy ta Silezja, cały Śląsk, to jest po prostu, to się dzieje na naszych oczach. Tylko to jest bardzo wolniutko. To nie jest metoda tego, jak to się nazywa, wozu drzymały, tylko to jest wariant postulatach, wariant tak zwanego wolno jadącego walca. W ten sposób. A więc to teraz trzeba przefastrygować nam, omówić z punktu widzenia tego, co się dzieje, żeby przypadkiem ktoś tu się nie dziwił, że my coś tutaj mówimy, a nie ma to jakiegoś oparcia w faktach. Dlatego oddaję głos, aby te szczegóły omówić, a ja się tu będę wcinał po drodze. Także słuchamy. To, co jest niepokojące w tej mapce, jest tak, że ta część tutaj Pomorze, czy to nazwali? Pomerania. Wastowskaja. Pomerania. Pomerania? Pomerania. Pomerania jest tutaj, natomiast Pomerania. Tutaj jest co innego. Chodzi o korytarz. Bo historia z korytarzem, który Hitler żądał do wolnego miasta Gdańsk, jest... historia lubi się powtarzać, nie chcę, żeby się powtórzyła. I ona też jest w kolorze niemieckim zaznaczona. Tak, ale to po prostu my jesteśmy we Wrocławiu, a więc no, siłą rzeczy ta Pomerania i ta Silezja to jest na razie ten gwóźdź, bo w sumie to chcemy omówić dokładnie, bo ta tak zwana Prusy, wschodnie Prusy, no to jest oddzielny temat, nie będziemy dyskutować na razie na temat Prus, który też jest tutaj, niby ma być zajęty przez Niemcy. Flagę się stawia dopiero na samym końcu, czyli kiedy już się, powiedzmy, drobnymi kroczkami wszystko zajmie. Czyli to taki nowoczesny rozbiór Polski. Natomiast jakie są drogi ku temu, do tego rozbioru? No to zaraz chwilę zobaczymy, mamy nową grafikę. I na mocy tej nowej grafiki zobaczmy, jaka jest struktura władzy prasy drukowanej. No w Polsce chociażby. A więc sobie zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tak, przyjedziemy kursorem troszkę w dół, żebyście Państwo całą tutaj, tą grafikę zobaczyli. To widzimy na tej grafice przede wszystkim same 90%, 90% niemieckich flag. No, słuchajcie, tą grafikę my tutaj wsadzimy, jak i to poprzednio, to my tutaj wsadzimy do opisu. Także Państwo sobie to przyjrzą się dokładnie. Natomiast co my chcemy tutaj powiedzieć ciekawego na temat tego, jak to wygląda w szkołach albo no, w tej prasie. No mnie, ja akurat jestem z Opolszczyzny, to zauważyłem, że nagle się pojawia szpalta. Szpalta w Nowej Trybunie Opolskiej, szpalta po niemiecku. Tak, ona się pewnie już okresowo pojawia.
Ale się pojawiła, no i to jest tak. W latach 90. z tego co wiem, to wszyscy, przecież tam pochodzę z Opola, to przecież mam obraz. A więc ci, którzy umieli po niemiecku, dawno wyjechali. A teraz niby zaczyna się jakby sztuczny tłok, no i teraz nagle się szuka jakichś tam korzeni niemieckich, Waterlandów, Heimatów. No i takie różne, takie dziwne rzeczy. Zaciera się wśród Polaków historię Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. No, piastowską historię się zaciera. Zaciera się też wcześniejszą historię. Opowiada się polskim dzieciom w szkołach publicznych takie bzdury, że Polska zaczęła się w 1966 roku. Od Mieszka. Natomiast jest to zaledwie pewna data chrztu Mieszka, króla Polski, ale nie początek historii państwa polskiego. Wracając do sytuacji na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, o której już mówiliśmy wczoraj na rynku we Wrocławiu. Chcemy poruszyć to kwestię tego radia, które jest w Raciborzu. No, jadąc po Opolszczyźnie, przełączałam stację tydzień temu i zrobiłam nagranie z autostrady tego dnia, bo dzisiaj mamy 31 stycznia 2016 roku. A więc jadąc po Opolszczyźnie, przełączałam stacje radiowe i natrafiłam na stację po niemiecku, całkowicie w języku niemieckim, Ratibor, czyli nazwa zmieniona Raciborza, niemiecka, na której chyba koncert życzeń, coś w tym rodzaju, był i puszczano niemieckie piosenki akurat w tym momencie. Po co to się robi, proszę Państwa? Jak również po co się robi podwójne szyldy? Tam jest bardzo mało Niemców, a mniejszość śląska, o której ostatnio jest głośno, bo Nowoczesna, czyli zupełnie sztuczna twór partyjny, sztuczna partia stworzona przed wyborami przez Żydów, antypolskich Żydów, z Balcerowiczem na czele. Wystawiony jest Petru na widok publiczny, osoba zupełnie nieznana przedtem w polskiej polityce, ze środowiska bankierskiego, a więc ta formacja partyjna, która dostała się do Sejmu, bo chyba nie mają żadnego senatora, ale w Sejmie mają klub poselski. Ilu posłów dokładnie nie pamiętam, ale na tyle dużo, że wystarczy, żeby mieli klub poselski i inicjatywę obywatelską. Co oni zrobili? Złożyli projekt obywatelski, zebrali ponad 100 tysięcy podpisów, a więc przygotowują się, widzimy, do jakiegoś plebiscytu. Plebiscyty na Śląsku nam się bardzo źle kojarzą. No i co oni chcą zrobić, ten plebiscyt? Oni chcą język śląski zarejestrować jako etniczny. Jako język etniczny. Tak. A tak naprawdę ta mniejszość śląska nie istnieje, dlatego że to są Polacy. To są Polacy, to nie jest żadna mniejszość. Natomiast mowa jest w różnych aktach prawnych III RP o mniejszości niemieckiej i jest nawet jeden poseł mniejszości niemieckiej, ale on pozornie nie zajmuje się właśnie językiem niemieckim czy tymi problemami. On zasiaduje w różnych komisjach sejmowych zupełnie oderwanych od problemów języka mniejszościowych. Języka. Tak jest. Chociażby między innymi języka w Komisji Finansów Publicznych Rzeczpospolitej III RP. I ta grafika dotycząca przekroju właścicielskiego, którą widzieliśmy. Tak, prasy papierowej. To są dwutygodniki całkowicie w rękach niemieckich, filmowe dwutygodniki, tygodniki filmowe, czyli te telewizyjne tak zwane, całkowicie w rękach niemieckich, a więc nie ulega wątpliwości, że Niemcy
zagieli parol na wszystkie media, włącznie z telewizją. Dobra, ja mam tutaj jeszcze pytanie. Proszę tutaj wytłumacz dokładnie widzom, jak to jest z językami w podstawówkach. Czy ten niemiecki jest, tak zrozumiałem z tego, z rynku, że niemiecki jest w niektórych podstawówkach obowiązkowy, tak? Jest taka sytuacja, to się robi podstępnie, peu à peu, przyzwyczaja się Polaków do obecności języka niemieckiego, no chociażby zewnętrznie na szyldach, ale też na stronach internetowych. W mojej podstawówce, którą ja kończyłam, czyli dziewiątce w Kędzierzynie Koźlu, szkoła podstawowa numer 9, wchodząc na strony internetowe, zauważyłam tam flagę niemiecką. Co ona tam robi? A więc Niemcy zasponsorowali, widać, coś w tej szkole i to ich już według tych nadgorliwych urzędników czy dyrekcji szkoły upoważnia do umieszczenia flagi niemieckiej na stronach internetowych oficjalnych szkoły publicznej w Kędzierzynie Koźlu numer 9. Dlaczego to dla mnie jest takie ważne? No dlatego, że ta szkoła nazywa się imieniem Julia Gagarina i ja osobiście przypilnuję tego, żeby nazwa tej szkoły nie została zmieniona, tak jak została na przykład nazwa szkoły mojej, do której chodziłam 4 lata, liceum ogólnokształcące, jedyne w Kędzierzynie wtedy, bo jak Państwo z filmu wiecie, Kędzierzyn został wchłonięty przez Koźle pod herb kozielski z trzema czarnymi kozłami na żółtym tle w 1975 roku, a więc to liceum, które ja ukończyłam w 83, już po transformacji zmieniło nazwę na, uwaga, imieniem Mikołaja Kopernika. Dobra, mam pytanie. I teraz tak, proszę wytłumaczyć tą kwestię, że podobno na Opolszczyźnie jest jakaś szkoła, gdzie jest wykładowy niemiecki. No więc, tak, takie coś słyszałem. Wracając do Kędzierzyna, tak, do sytuacji w Kędzierzynie Koźlu, jest taka szkoła, w której, bo jak Państwo macie dzieci w szkole podstawowej, to sami obserwujecie, że już w przedszkolu wprowadza się pierwszy język obcy dzieciom w przedszkolu i jest to zazwyczaj angielski, a w szkole podstawowej język obcy od pierwszej klasy jest obowiązkowy i to są dwie lekcje w tygodniu. I jaki to jest język? Zazwyczaj jest to język angielski, ale może tak się zadziewać i prawdopodobnie tak już się zadziewa. Tu Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno posiadać te dane i sprawdzać i monitorować tą sytuację. Będzie wprowadzany, czy jest wprowadzany język niemiecki od pierwszej klasy, czyli już od sześciolatków, język niemiecki, 2 godziny w tygodniu. I później dochodzi od pierwszej klasy gimnazjum drugi język obowiązkowy, czyli od 7 klasy drugi język obcy obowiązkowy i to jest zazwyczaj także niemiecki właśnie, jeżeli pierwszym językiem od pierwszej klasy był język angielski. Ja tutaj mam takie spostrzeżenie. Czyli czy to nie jest germanizacja? Dobrze, tak jest oczywiście, ale ja mam tutaj też taką ciekawostkę, bo jestem z Opolszczyzny i kiedyś w latach 90., kiedy jeszcze nie było tej Unii Europejskiej, to była kwestia tych podwójnych nazw robiona w ten sposób, że no, próbowano to robić i nagle władza Polska, czyli w latach 90. zaczęła to tępić. Zwróćmy uwagę, ona zaczęła to tępić, a więc to one się pojawiały i nagle po prostu musiały zniknąć, bo gminy tam sobie tego nie życzyły, bo no była kwestia wyboru. Tam jest to na procentach oparte. Bodajże ale to były lata 90. To jeszcze, danej... jeszcze nie była żadna Unia Europejska. I ta sprawa jakby wskoczyła i upadła. I nie było problemu. I przez do czasu Unii Europejskiej, czyli do 2004 roku, nie było tematu. Nagle się pojawił, to teraz mamy powiedzmy tej Unii powiedzmy 12 lat, tak? Dobrze liczę? 12 lat. Nie, załóżmy, to będzie w maju. Będzie 12 lat. Tak, od 2004. 12 lat mamy, no i tu w tych 12 latach nagle
sprawa jakby wróciła bumerangiem i teraz są podwójne nazwy, gdzie praktycznie nikogo tam mówiącego po niemiecku realnie nie ma. Tak, a śląski nie jest językiem niemieckim. A wszyscy praktycznie siedzą w Niemczech, bo tam pracują, a więc nikogo tam po prostu tego niemieckojęzycznego nie ma. Tak realnie to wygląda z punktu widzenia mieszkańca Opolszczyzny. Co jeszcze ciekawsze, ja akurat mieszkam w północnej części województwa opolskiego i od mojej wsi do dawnej granicy z 1939 roku, bo jestem po części niemieckiej, tej dawnej niemieckiej, ja mam za lasem granicę z Wielkopolską. To jest raptem od mojej wsi 2 km przez las. I tam jest jeszcze taka tablica pamiątkowa, właśnie, że dawno tam właśnie była ta granica. I co ciekawe, ten cały odcinek tutaj od tej granicy z Wielkopolską do Kluczborka, to wam powiem, że tam są osiedleńcy z Wołynia, tak zwane Wołyniaki. I to się jeszcze ciągnie w stronę Namysłowa, natomiast od Wołczyna na południe, no to już są te tereny, gdzie ci Wołyniaki nie zostały zasiedleni po tych uciekających Niemcach. Natomiast wysiedlanych Niemcach. Natomiast co ciekawe, w tych innych, na tych terenach właśnie tego Kluczborskiego, jeszcze oni tak, w sumie ci Niemcy już się wszyscy nauczyli języka polskiego, ale i tak emigrowali spokojnie do Niemiec, bezproblemowo. Także ci, którzy chcieli sobie wyjechać, to nawet sobie w stanie wojennym wyjechali. A więc nie było tutaj żadnego problemu z ich wyjazdami i nie było w ogóle tematu kwestii, ile tam tych mieszkańców jest, nie? A więc jeżeli teraz ktoś tam, powiedzmy, robił jakieś, że tam obliczał, że powiedzmy te 30% czy ileś tam tego, no to jest po prostu naciągane, bo wszyscy ci Niemcy, którzy byli, to oni wyjechali. Jeszcze to pamiętam, że oni wyjeżdżali właśnie w stanie wojennym. No później już wiadomo, był 89, no to już oni wszyscy już wyjeżdżali, a więc już nikogo nie było. No i, ale teraz znów jakby ten sztucznie temat wraca. Dlaczego on wraca? No ponieważ jest ten rozbiór Polski. Dlatego wraca. No i to teraz trzeba przyzwyczaić społeczeństwo na to, że wmówić, że tak, Polacy nic nie umią, na niczym się nie znają, tylko jest nędza, ruina i tak dalej, a więc tu muszą przyjść Niemcy i oni dopiero zaprowadzą porządek. Taka jest ogólna polityka, a tak realnie to za tymi Niemcami to siedzi bardzo wielki kapitał. Bardzo wielki kapitał nemrodyczny, który wie dobrze, że te tereny są bardzo bogate w minerały podziemne. Czyli mamy i ropę, antracyt i cuda na kiju, i materiały strategiczne łącznie z bursztynem, gdzie widzieliśmy na Sejmie Walnym technologie i zapędy właśnie na ten bursztyn, który jest właśnie tutaj na terenie Śląska, jak i Pomorza. To tyle. No i wracając do Kędzierzyna i tej sytuacji zniemczania, czyli germanizacji, brutalnej, można powiedzieć, już wszechobecnej germanizacji polskich dzieci i młodzieży na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. A więc jest tam taka szkoła, w której wprowadzono wykładowy język niemiecki i oburzeni rodzice naokoło mieszkający podstawówka w rejonie, a jest przecież rejonizacja szkół podstawowych i jest to z korzyścią dla najmłodszych dzieci, żeby były blisko swojej szkoły, żeby miały do szkoły na piechotę jak najbliżej i żeby w własnym środowisku się znajdowały. I taka sytuacja, że ta podstawówka ma język wykładowy niemiecki, powoduje, że rodzice polskich dzieci, Polacy, mają w Polsce praktycznie tylko dwa wyjścia. Albo pozwolić na całkowitą germanizację ich dzieci po niemiecku z wykładowym niemieckim, lub przenieść dzieci do innej szkoły i wozić codziennie dziecko daleko do szkoły. Co dziecku trzeba też i wytłumaczyć. I koszt takich dowozów jest zarówno moralna strata dla dziecka, że staje się wykluczone jak gdyby, a wypchnięte. I finansowy, tak. Wypchnięte. Czyli konstruuje się bardzo skomplikowane sytuacje,
W jakim celu? No więc kolejnym celu siania niepokojów społecznych, skonfliktowania Polaków z Polakami, bo jeżeli Polacy na osiedlu, na przykład przy takiej szkole, dadzą swoje dzieci do takiej podstawówki, która ma wykładowy język niemiecki, właściwie stają natychmiast w konflikcie z rodzicami, z Polakami, którzy nie chcą tego zrobić i biorą te koszty na swoje plecy i niosą. I mają problemy. To lobby nie, mają problemy, tak jest. I jedni i drudzy mają problemy, bo przecież zgermanizowane dzieci mieszkające pod polskim dachem, to też nie jest wielkie szczęście dla tych rodziców, bo oni nie są w takim stopniu zgermanizowani. To jest walka z narodem polskim, taka jak była pod zaborem pruskim, gdzie germanizacja dochodziła, była brutalnie prowadzona przez ponad 100 lat, jak gdyby pozornie legalnie, dlatego że państwo pruskie wprowadzało prawa, w cudzysłowie, takie prawa jak za Hitlera prawa wprowadzano, takie prawa jak na przykład, że całą rodzinę polską wymordować mogli Niemcy legalnie, prawnie, za to, że ukrywali Żydów i pomagali Żydom, to nawet dzieci i osoby w rodzinie zupełnie z tym procederem niezwiązane także zabijano, bo Niemcy pozornie mieli do tego prawo. A więc wiecie Państwo, że jestem prawnikiem legalistą. Czy taka sytuacja jest legalna w ogóle w III RP? Czy Niemcy mają prawo germanizować polskie dzieci i polską młodzież? No nie mają. Nie mają takiego prawa. A jednak dzieje się to na naszych oczach przez to, że skorumpowani politycy, skorumpowani urzędnicy zgadzają się na przykład na sprzedaż szkoły, bo samorządy muszą szkoły utrzymywać. Tak jest to zrobione w III RP, że nie idzie to z budżetu centralnego z Warszawy, tylko poprzez samorządy. Samorządy mają obowiązek utrzymywania szkół. I jeżeli samorządy są potwornie zadłużone, zresztą też celowo, nie mogą utrzymywać tych szkół, nie są w stanie, to się im proponuje, no to słuchajcie, zróbcie z tej i z tej i z tej szkoły prywatną, te zamknijcie w ogóle, a tamtą zróbcie prywatną, oddajcie jakiejś fundacji, czyli pozbądźcie się problemu. No nie jest tak, proszę Państwa, że to jest pozbycie się problemu, bo problemy to dopiero się zaczynają po takim przekazaniu jakiejś tam fundacji, bo ta fundacja jest poza kontrolą, właściwie nikt jej nie kontroluje, nikt nie kontroluje pytanie, jakie sytuacji. Jest, może ją zbyć tą szkołę jakaś, dalej, jakaś nazwa fundacji. Tej fundacji. Jest jakaś taka fundacja, ogólną znasz? Fundacją, którą niemiecką, która jest bardzo szkodliwa i Bezpieka Polska powinna ją dawno wyrzucić z terenu Polski, jest Fundacja Friedrich Ebert Stiftung, która rozsiadła się we wszystkich instytucjach edukacyjnych, a więc również na Uniwersytecie Wrocławskim widać ją i to już nie jest jakieś tajne, przypominające lożę masońską, ugrupowanie, organizacja, tylko jest to jawna działalność antypolska, bo właściwie można taki mianownik postawić, każda działalność proniemiecka na terenach Polski jest antypolska, bo tutaj nie ma kompromisu, tutaj jest po prostu taka sytuacja, albo my Polacy, albo oni, Niemcy. Tego nie da się połączyć. Wmawia się Polakom, żeby byli tolerancyjni, żeby zapomnieli krzywdy, które Niemcy Polakom zrobili. W porządku. Chcemy tutaj jakby tu, jeszcze tutaj ja chcę ze swojej strony. Widzieliśmy na początku tą mapkę, jeszcze trochę wrócę do tej mapki, no bo to w sumie jest ta mapka, to jest gwóźdź tego tematu. Ta mapka powstała, pytanie kto ją zrobił, nie? Ona powstała na podstawie działalności CIA, FSB i tak dalej, tych wszystkich służb specjalnych. I jak widać, oni się specjalnie z tym nie kryją. Może tak, inaczej powiem.
Ja bez tego wiem, że ta mapka jest bardzo realna. Ją jeszcze można dopracować, ponieważ jeszcze chodzi o Judeopolonię. Jeszcze trzeba to wpiąć tam, powiedzmy. No tam już mniej więcej mamy Galicję na Ukrainie, fragment Polski i tak dalej. W sumie taki kadłubek by został, coś a la generalna gubernia dawna. To miałoby to zostać z Polski, a więc tak to wygląda. Czyli więc ta mapka jest... To jest tak samo jak kiedyś mapa Bloomberga, że armia radziecka miała do Pireneju dojść i zająć całą Europę. No to mniej więcej to jest jakiś tam, powiedzmy, wariant, ale szczególnie jeżeli chodzi o Zachód, to jest wariant, jak widzimy, bardzo, bardzo realny, który się dzieje na naszych oczach i to jest po prostu drobnymi kroczkami załatwiane. Co chcę jeszcze powiedzieć, że właśnie te wszystkie mapy tego typu, które tutaj są, one nie są znane w całej Polsce, ponieważ takie, ja załóżmy, jakieś ośrodki krakowskie Polaków, czy tam warszawskie, oni praktycznie na te ziemie tutaj odzyskane nawet nie zwracają uwagi. To jakby sobie odpuścili, przynajmniej tak to robi się wrażenie, natomiast no, można tutaj się zastanowić, dlaczego oni sobie tutaj te tereny odpuszczają. Być może mają inne problemy na swoich terenach i na coś innego zwracają uwagę. Natomiast tutaj we Wrocławiu no, widzimy, jak ten problem narasta i widać to na Opolszczyźnie, a niektórzy się nawet przyzwyczajają, że no to nic nie szkodzi, ponieważ to jest... teraz mamy Unię Europejską. To można w ten sposób jakby zbyć problem, ale w tym momencie, kiedy już się ma te małe dzieci, zaczynają być właśnie takie kwestie, które tutaj pani Andreas powiedziała, no to już wtedy, jak już mamy sami osobiste problemy, to wtedy już nie patrzymy na ten film jako jakaś tam teoretyzacja. A więc to trzeba mieć tą świadomość, co się dzieje wokół nas. To tyle. No, to jest kontynuacja niestety działań już rozpoczętych w PRL-u, kiedyż to Willy Brandt i Edward Gierek zawarli układ o wypuszczaniu jakiejś części ludności z terenów odzyskanych do Niemiec. Nazywało się to oficjalnie łączenie rodzin. Więc ja chodziłam do takiej podstawówki numer 9 w Kędzierzynie, w którym znikało po wakacjach, jak przychodziliśmy, to od 72 się zaczęło. Tu też Amerykanie odgrywają swoją rolę, dlatego że Nixon przybył jako pierwszy prezydent USA do PRL-u właśnie w tym czasie i to jest na pewno powiązane jedno z drugim. Bo największym aliantem był dwóch największych aliantów, to jest Rosja i Stany Zjednoczone. I to jest do dziś, widzimy jak to jest spolaryzowane, ma to być spolaryzowane, ale co z Polską? W którym obozie jest Polska? Więc zaczęło się przesuwanie, rozdzieranie Polski znowu po linii Ribbentrop-Mołotow, ale ona jednak przez Niemców jest cały czas podważana, to jest powtórka z historii, to jest nic tu pakt Ribbentrop-Mołotow nie poradził, bo i tak Hitler ruszył na wschód. I tak się teraz też zadziewa, że Niemcy już są także w krajach bałtyckich bardzo aktywni i są zainteresowani Prusami i Królewcem, Okręgiem Królewieckim, bo na tej mapie na początku to już było zaznaczone w tym kolorze, takim samym jak Niemcy czy ziemie odzyskane. Czyli to jest tak my zwana... na to się nie zgadzamy, proszę Państwa, Polacy na to się nie mogą zgodzić. To jest tak zwane Prusy Wschodnie, to się nazywa dokładnie. Tak. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? No właśnie odtworzenie ciągłości państwa polskiego z drugą RP na bazie Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku. I naprawdę przykre jest, że nawet Sejm Walny zaczął zwalczać tę możliwość odtworzenia ciągłości państwa polskiego, a byłby to ratunek dla zatrzymania tej sytuacji i docelowo cofnięcia tych procesów germanizacji i parcia Niemiec na wschód, bo
Trzecia Rzesza Niemiecka 1 września 1939 roku napadła na drugą RP i druga RP mogłaby wystąpić o odszkodowania wojenne w wysokości $1 biliona amerykańskich za zniszczenia wojenne, za zniszczenia Warszawy, za to, co Niemcy tu przez 5,5 roku wyprawiali na terenach Polski. I wtedy też granica na Odrze i Nysie Łużyckiej byłaby do traktatu pokojowego, którego nadal brak, wpisana i zabezpieczona, no, na ile to jest w tej sytuacji możliwe. No dobrze, no to mniej więcej już jakoś tam przynajmniej mamy te tematy opanowane, także wystarczy na dzisiaj. Pamiętajmy o mapce. Tutaj w tym opisie my tą mapkę tutaj jeszcze tak dorzucimy, żeby Państwo sobie to obejrzeli. Dodamy, że jest to mapka, którą Państwo możecie znaleźć na stronach www.samoobrona.org.pl. Tak jest, też można, ale my sobie tutaj niezależnie zrobimy. Stanowisko Lecha Kuropatwińskiego do tego. Niezależnie my będziemy mieli to w opisie, zrobimy tą mapkę, ona jest ciekawa. Możemy jeszcze inne mapki dorzucić do opisu, żeby było tutaj, o co tak naprawdę chodzi, a więc powinniśmy Polacy mieć oczy otwarte tego, co się dzieje i no, w miarę możliwości reagować. No to tyle. Dziękujemy. Dziękujemy.